Witam. Od czego by tu zacząć? Witam wszystkie kobiety, dziewczyny. Bo to będzie film o tym, taki krótki film. Proszę pana, teraz postaram się nie machać rękoma, żeby to schludnie i ładnie wyszło. Wiecie, w tych hotelach Paradise jest tyle pięknych kobiet, ale w realnym życiu nie jest to możliwe. Dlaczego? Bo ktoś, na przykład miałem... Dobra, nie będę to opowiadał, bo to nie wypada. Moi drodzy, jak wiecie, jestem już, będę miał 32 lata. Jestem nadal singlem. A moi wszyscy rówieśnicy, moje koleżanki już mają dzieci. I nie mówię, że tam wszystkie się pożeniły, czy tam niektórzy, ale wie, niektóre się pożeniły. Ja nie mówię tu, że musi być ślub od pierwszego wejrzenia. Zaraz, o, musisz mać dziecko, to musisz ślub wziąć. Nie, aby mnie jakoś tylko... dziewczyna pokochała i zaakceptowała takim, jakim jestem. Wiadomo, nie jestem tutaj ideałem, bo mam swoje wady i zalety. Moim światem jest tak, jak zdążyliście zauważyć, film, który nagrałem, DJ-ka, muzyka, montaż, fotografia i tak dalej, ale najbardziej to lubię muzykę. Filmy nagrywam, bo kiedyś pan Piotr Kowalski, mój nauczyciel ze szkoły dawnej z Pruszkowa, którego również pozdrawiam, witam, pozdrawiam pana Piotra Kowalskiego, nauczył mi, pokazał mi program. I od tego się wszystko zaczęło, że ja zacząłem nagrywać filmy, montować. Takim człowiekiem, jakim ja jestem, myślę, że znajdzie się jakaś dziewczyna, która mnie zaakceptuje, pokocha takiego, jakim jestem. Nie będzie wymagała zbyt wiele. Dlaczego o tym mówię? Mam portal fotka.pl. Często tam zaglądam. Tylko jak się okazuje, na tym portalu dużo jest fejków. Ty klikniesz tak, a okaże się, że to facet. Ty klikniesz, dana osoba da ci tak, jesteś się parą. Okaże się, że profil zablokowany, bo to był fake. Słuchajcie, fotka nie jest... Nie można wstawiać fejkowych zdjęć. Nie można się... Słuchajcie, ludzie. Nie podawajcie się za kobiety. Szczególnie tyczy to się do facetów. Tutaj muszę zwrócić na to uwagę i to ostro skrytykuję. Dlaczego? Bo już wiele razy zdarzyło się... że poznałem taką dziewczynę. Że przejdźmy do tematu. Ja jestem, tak jak zdążyliście zauważyć, zwróciłem na pewną rzecz uwagę. Dlaczego? Dlatego, że już taki jest. Nie pozwolę na fejkowe profile i tak dalej. Regulamin, który ja zrobię regulamin i wstawię na swój profil, na fotkę. I tam będzie istniał regulamin, który ja ustalę. Bo widać, że ten regulamin, który jest na fotce, do niczego nie doprowadzi. I chciałbym, żeby to obejrzało jak najwięcej ludzi. Może zrozumieją. Jutro zmontuję i wstawię na YouTube ten materiał. Ale chciałbym też znaleźć miłość. Miłość swojego życia. Poczekajcie chwileczkę. Znaleźć miłość swojego życia. Dlatego proszę, dziewczyny, jeśli jestem dla którejś z was, muszę kontrolować czas, ponieważ hotel Paradise się za chwilę kończy. Więc na podstawie hotelu Paradise chciałbym znaleźć miłość. Jestem taki, jaki jestem. Widzicie mnie, znacie mnie. Przepraszam, ale to się wytnie. Dlatego chciałbym znaleźć miłość. Jeśli jest jakaś wśród was kobieta, dziewczyna, która by chciała mnie za chłopaka, dajcie znać. Czy na Facebooku,
czy na Messengerze, mam Facebooka, mam dużo znajomych na Facebooku, także zapraszam na mojego Facebooka Michał Barcicki, czy na Snapa Spacey123, czy na WhatsAppa. Zapraszam. Dlatego jeśli jesteście chętne dziewczynki, to zapraszam do kontaktu. Wszelkie szczegóły jeszcze dopracujemy. A na razie to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Hej. Do następnego odcinka. Witam. To jeszcze raz ja. Tak w kilku słowach chciałbym opowiedzieć, jakie partnerki mnie interesują, jaką bym chciał poznać i co oczekuję od mojej partnerki przyszłej, od mojej przyszłej żony. Więc do dzieła. Przejdźmy do konkretów. Moja partnerka musi przede wszystkim być szczupła, nieważny wiek, ładna buzia, ładne tutaj, ładne ciało ogólnie, ładne tutaj wszystko, takie, no wiecie, jak kobieta ma, nie będę tutaj w szczegóły się dawał. Czego oczekuję od kobiety? Żeby była kulturalna, nie pijąca, nie paląca, nie wulgarna, miła, przyjemna, uczuciowa, żeby obdarzała uczuciem, kochała i wyrozumiała, szczęśliwa. Co jeszcze? Szanująca drugiego człowieka. Tego, bo mu uczciwa. Żeby dbała o porządek, zadbana. Mógłbym tak wymieniać nieskończoność. I tak dalej, i tak dalej. Czyli sami wiecie, jak ma być. Żeby po prostu zaakceptowała mnie takim, jakim jestem. Z wadami i zaletami. I żeby nie robiła z tego problemu, tak jak to robią inne kobiety, że zobaczą chorego. Ja jestem takim samym człowiekiem, jak każdy człowiek. I uwierzcie mi, nieważne, czy to taki, czy jest zdrowy. Po mnie nie widać, że jestem taki, jaki jestem, ale po prostu ja się taki urodziłem. Nie będę tu mówił szczegółów, bo to o tym To było kiedyś, jak byłem za dzieciaka i nie warto wspominać, co było kiedyś. Wiele rodzin jest takich, co przeszłość ma za sobą. Chciałbym, żeby moja dziewczyna przyszła, była, żeby mnie szanowała, żebyśmy się razem wspierali, wychodzili na spacery, do kina, teatru. Żeby mnie kochała, żebyśmy się nie kłócili, bo już tego po prostu od... Może inaczej. Chciałbym, żeby po prostu była wspaniałą kobietą, umiała gotować. Ja tam w niektórych rzeczach jej będę pomagał. Jak to co ja umiem. Ja umiem zrobić sałatki z ogórków, z pomidorem, jajecznicy. Wiele odcinków kulinarnych nakręciłem. Są na moim kanale na YouTube. Tak, zapraszam, drogie dziewczynki, na oglądanie. Słuchajcie, moja jajecznica podbija rekordy oglądalności. Bardzo Wam dziękuję. Ale chyba więcej, teraz będę do lipca w domu, to więcej takich odcinków się pojawi. Chociaż też nadaję na żywo, także to myślę, że lepiej nadawać na żywo niż kręcić odcinki. Ale od czasu do czasu coś nakręcę. Jakiś odcinek kulinarny. Wiem, że ciężko jest dziewczyną mnie zaakceptować, bo nie znajmy. Ale ja nie wiem, mam zdjęcia, proszę Państwa, zaraz Państwu pokażę. Mam teraz, bo kot śpi, natknąłem się na kota.
On lubi bardzo małą torbę. On bardzo małą torbę lubi. On tam sobie śpi w garderobie. Ale to kiedy indziej przy okazji wam pokażę. Nie, wiem co zrobię. Proszę państwa, nie, ja nie będę wam do kamery pokazywał. Przecież ja przy montażu wam to wstawię wstawki. Oczywiście, że tak. Ja mam to w komputerze, powstawiam wstawki i zobaczycie moje lata z dzieciństwa, co ja będę tutaj ze zdjęciami latał. Chciałbym, żeby jak... Nie wiem, jak teraz wyglądają te dziewczyny, które były na zdjęciach, które mam na zdjęciach. Chciałbym je jakoś znajomość z nimi odnowić. Taka Angelika, która... Nie wiem, no, nie wiem, gdzie się Angelika podziewa, ale Angelika to była bardzo fajna dziewczyna, którą bardzo lubiłem. Tutaj gdzieś na dole się pojawią wstawki, o tu. Tu się pojawią wstawki, o tu. Pojawią się wstawki zdjęć z dzieciństwa. Także chciałbym, żeby moja dziewczyna, jeszcze raz powtórzę, była kulturalna, miła, uczynna, podchodziła z szacunkiem, uczuciowa, abstynentka, nie piła, nie paliła, nie kłóciła się, żeby mnie zaakceptowała takim, jakim jestem, człowiekiem. Żebyśmy zawsze żyli w zgodzie i się szanowali. To jest najważniejsze, żeby... Nie mówię tu, że od razu mają być dzieci. Bo z dziećmi to nie wiadomo, czy byśmy sobie poradzili. Chyba, żeby mi pomogła, no to wtedy. Tak. Ale to z czasem. Także co do wymagań mojej dziewczyny. Jutro postaram się zmontować ten film i wstawię na YouTube i go specjalnie zatytułuję Moja przyszła miłość. Myślę, że znajdzie się taka dziewczyna, która mnie pokocha i zaakceptuje takim, jakim jestem człowiekiem. Mimo zalet i wad. I mimo tym, że czasami przychodzą takie momenty, że po jakimś tam czasie patrzy, hej, widziałam twój film, a ty... Naprawdę? Tak. Podobasz mi się. I właśnie nadchodzi taki moment, że dziewczyna cię poznaje, umawia się z tobą na randkę i mówi ci, że ty jej się podobasz, że nieważne, że masz takie wady i takie zalety, że to i tamto, że tamto. Dlatego chciałbym poznać jakąś fajną dziewczynę i specjalnie nagrywam ten materiał wideo, żeby zapoznać jakąś fajną dziewczynę. Myślę, że tym filmem przyciągnę uwagę dziewczyn i będziemy żyli długo i szczęśliwie. Że kiedyś nadejdzie taki czas, że pożądam swoją miłość, a nawet po opublikowaniu tego materiału. Także ja dziękuję i czekam na odzew od... Czekam... Zapraszam do obejrzenia tego materiału i odpowie komentarze dotyczące tego filmu. Dziękuję i zapraszam. Dziękuję za oglądanie. Kłania się Michał Barcicki i czekam, drogie dziewczynki, na odzew od was. Oglądajcie, bo jest co. To zostało nagrane na podstawie hotelu Paradise, coś w tym stylu postanowiłem zrobić, ale to może się pojawią stawki z hotelu Paradise, jakaś tam stawka. Na podstawie hotelu Paradise, bo dzisiaj nagrywałem hotel Paradise. To postanowiłem sobie nagrać taki filmik. Kilka dni temu zrealizowałem
o muzyce, o DJ-ce, Jeruzalema, transmisję urodzinową, niedługo moje urodziny, poniedziałek. Także zapraszam do składania życzeń. I co, miłej nocki i czekam na odzew od was, dziewczynki. Oby moje najskrytsze marzenie się spełniło i żebym znalazł tą wyczekiwaną miłość, na którą tak długo wyczekuję, nawet kilka lat. Dziękuję i do zobaczenia. Hej.